Chcemy obliczyć całkę nieoznaczoną z funkcji tangens x, czyli inaczej mówiąc znaleźć funkcję pierwotną do funkcji tangens. No i jak zwykle zachęcam Cię do podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania. Zatrzymaj otwarzanie filmu i spróbuj. A podpowiedź moja jest taka, żeby zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z pochodną funkcji złożonej. No i ta podpowiedź może się wydawać trochę dziwna. Możesz nawet pomyśleć, że coś mi się pomyliło, bo tutaj mam po prostu tangens x. A jak mam wynik różniczkowania funkcji złożonej, to powinien mieć iloczyn pochodnej funkcji zewnętrznej i pochodnej funkcji wewnętrznej, ja tutaj nie mam żadnego iloczynu. No, ale możemy zauważyć, że tangens to jest iloraz sinusa i kosinusa. Jak zaraz się okaże, wcale mi się nic nie pomyliło. Zapiszę w takim razie funkcję podcałkową w innej postaci, czyli jako iloraz sinusa i kosinusa. No, a teraz jeszcze inaczej to przepiszę, żeby może lepiej było widać, że, że jest pewien iloczyn. Napiszę tak, że to jest 1 przez cosinus x razy sinus x, no i mamy dx. No i może po tej podpowiedzi ci się uda, więc jeszcze raz spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie, naciśnij pauzę. No dobrze, powiedzmy, że próba była podjęta, a jak ja bym to zrobił? No tutaj mam rzeczywiście iloczyn. i Mam 1 przez cosinus razy sinus. Czyli tutaj mamy jakąś funkcję od cosinusa i pomnożoną przez sinus. A sinus to jest z grubsza pochodna cosinusa. Dlaczego z grubsza? No, dlatego, że pochodna cosinusa to jest minus sinus. Ale minus to akurat nie ma różnicy, bo możemy zawsze przez plus lub minus jeden pomnożyć, podzielić, więc znak tutaj zawsze można łatwo dopasować do tego, co nam potrzeba w danej chwili. No i mamy w takim razie całkę z 1 przez cosinus razy pochodna cosinusa. No to przypomnijmy sobie najpierw może... Co to jest całka z 1 przez coś, na przykład z 1 przez x. Ile taka całka jest równa? No to jest oczywiście równe logarytm naturalny z modułu x dodać dowolna stała C? To wiemy już. No to gdybyśmy mieli teraz całkę, właśnie taką jak tutaj, czyli 1 przez F od X mamy jakąś funkcję F, razy pochodna tej funkcji, czyli razy F' od x dx, to czemu to będzie równe? No to jest bardzo podobna całka do tej u góry, dlatego że mam znowu 1 przez coś razy pochodna tego czegoś. Czyli to będzie właśnie logarytm naturalny z modułu z f od x. Dlaczego? No dlatego, że to jest właśnie wynik różniczkowania funkcji złożonej plus dowolna stała c. Jak będę różniczkował logarytm od f od x, no to będzie pochodna logarytmu, czyli 1 przez argument logarytmu, czyli 1 przez f, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy f' od x. Wszystko się zgadza. No a tutaj właśnie mamy taką sytuację, prawie taką sytuację, dlatego, że ten cosinus to będzie moje f od x. No już mówiłem, że pochodna cosinusa to jest minus sinus, czyli to nie jest dokładnie pochodna, ale to zawsze mogę sobie dopisać minus, tutaj minus napisać i tutaj minus przed całką, ten minus i minus daje plus, czyli to rzeczywiście jest równe znowu temu samemu wyrażeniu. No i wtedy to, co tutaj mam, to jest f' od x, czyli mam właśnie taką całkę jak tutaj. Całkę z 1 przez f od x razy f' od x. Czyli dokładnie mogę skorzystać z tego wzoru, który tu ja napisałem. Napisałem, że ta moja całka jest równa po prostu minus, tu ten minus przepisuję, logarytm naturalny z modułu od cosinusa x. Dodać dowolna stała c. No i zachęcam cię do sprawdzenia, że jak się zróżniczkuje tę funkcję, to rzeczywiście wyjdzie tangens x. Zawsze warto sprawdzić całkowanie różniczkując, czy dobrze całkowaliśmy. No i chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na to, że mogliśmy to troszkę inaczej rozwiązać. To w zasadzie się sprowadza do tego samego, ale mogliśmy tutaj wykonać całkowanie przez podstawienie. Mogliśmy podstawić jako nową zmienną cosinus x, wtedy minus sinus x dx nam by się zebrało do pochodnej tej zamiany zmiennych. No i całkowicie przez podstawienie też byśmy dostali ten wynik. A to, co tutaj zrobiliśmy, to jest w zasadzie zupełnie równoważne takiemu całkowaniu przez podstawienie. Jak gdyby wykonaliśmy to podstawienie tutaj w locie, w pamięci, no i dostaliśmy taki ładny wzór, który teraz wezmę w ramkę.